zamiast upychać dziura gruby lat. Jest to drift rajka, jak nazwa mówi, jest to trójkołowy pojazd zbudowany do driftu, napędzany silnikiem spalinowym. Zaczęło się od prostej konstrukcji rurowej, rury gieliliśmy tutaj w Łobrzenicy. Później doszła tylna oś, cała oś jest zaadoptowana z gokarta. Silnik, który używa się w zagęszczarkach oraz różnych maszynach budowlanych, 200 pojemności, 6,5 konia, 10,5 Nm, 3600 obrotów na ośce. Pozwala nam to w tym momencie rozwinąć prędkość około 45 km na godzinę, ale w sumie to jest nie najważniejsze, nam chodzi o poślizg, to co nas najbardziej bawi i cieszy. No i osiągnęliśmy taki założony rezultat, czyli nasz pojazd porusza się bokiem. Ja to wymyśliłem, podpatrzyłem, narysowałem, ale jeżeli chodzi o taką sprawę techniczną, czyli spawanie, jakieś toczenie, to pomógł mi w tym Tomek Krzyszkiewicz. Zapotrzebowanie, to co widać na naszym Facebooku, robi się coraz większe, ponieważ w ciągu 2 dni, jak pokazaliśmy, jak ten pojazd jeździ, no to mamy 300 lajków. Myślę, że to jest dobry sukces bez jakiejś tam dodatkowej pomocy medialnej. Prace polegały głównie na przymierzaniu, strasznie dużo przymierzania, pasowania. Mierzenie kątów, próby robiliśmy, na przykład, że składaliśmy pierw 2 rurki, wycinaliśmy kąt pod główkę ramy głównie, najwięcej było problemu, bo sam spód i ten nie było, ale mówię, główka ramy, żeby chwycić ten kąt między widelcem a resztą ramy, no to praktycznie 3 próby, 3 razy wycinaliśmy, a narzędzia no to najprostsze, szlifierka kątowa, spawarka, pilnik i takie rzeczy. Nie? Jak zaczęliśmy budować ten pojazd, to kolega, który właściwie podłapał ode mnie pomysł, zaczęliśmy liczyć, liczyliśmy, że będzie to około 3000 zł. W tym momencie, jeżeli nas ktoś pyta o zbudowanie takiego pojazdu, to mówimy 6-7 tysięcy, ale jest to naprawdę przygotowana profesjonalnie trajka, na, jeżeli chodzi o sprzęt, to łożyska maszynowe, przednie koło, przygotowane specjalnie pod ten pojazd, bardzo szerokie, aby umożliwiło nam jak największe łapanie kątów, tył, hamulec tarczowy, a więc no nie jest to taki zwykły, prosty pojazd przebudowany z jakiegoś roweru, tak jak często bywa gdzieś na filmach. Większość rzeczy się opiera na rysunku technicznym, nie? Czyli tak, pierw stajemy z Mateuszem, liczymy wszystko w głowie, potem ja to przenoszę na papier, robię szkic, staję przy maszynie, robię, sprawdzamy, co brakuje, robimy jeszcze raz, jeżeli się uda, od razu, no to fajnie, jeżeli nie, to poprawiamy na szkic, zmieniamy wymiary, robimy drugą sztukę i zazwyczaj się kończy na 2-3 sztukach. Teraz już będziemy robić od razu, bo wiemy jak. No, pierwsza to tak zawsze 2-3 próby musiały być. Pomysłów nam nie brakuje. No będziemy myśleć i zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie? Możliwe, że się na trajkach nie skończy. Nie? Stać nas na wiele, możliwości są, także czas pokaże. Plan jest na zbudowanie gokarta. Naszym największym problemem w tym momencie jest właściwie trwają takie rozmyślania, projekty nad powiększeniem skrętu w gokarcie. Jest do kupienia dobry gokart, który wiemy, gdzie stoi, silnikiem od Hondy, 270 pojemności, 9,5 konia, 4500 obrotów na ośce, a więc wiem, że to nam pozwoli na jeszcze większe show, a w sumie o to się rozchodzi, o to, żeby zarazić jak najwięcej osób tym, co nas cieszy, czyli driftingiem.